środowy poranek pracownicy Wód Polskich dokonali tragicznego odkrycia. Około godziny 9 podczas rutynowych prac natrafili na ciało. Jak się okazało, nie był to jednak poszukiwany zaginiony mężczyzna, którego kajak i rzeczy osobiste znaleziono kilka dni temu na Wiśle, lecz zupełnie inna osoba. Pracownicy Wód Polskich, którzy wczoraj pracowali na Wiśle, którzy zajmują się badaniem stanu wody, zauważyli, coś ich zaniepokoiło, zauważyli najprawdopodobniej ciało, które dryfowało w wodzie. Okazało się, że rzeczywiście tak było. Strażacy scholowali to ciało na brzeg. Policjanci na miejscu wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora. Wykonali również szereg innych czynności zmierzających do ustalenia tego, kim była osoba, która została odnaleziona w Wiśle. Jak ustalili jeszcze tego samego dnia, była to 51-letnia mieszkanka Puław, której zaginięcie zgłosiła rodzina już po odnalezieniu zwłok. Ciało zostało zabrane do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.